Janusz Kołodziej, dobry wieczór. Witam w naszym cyklicznym programie Hej Śląsk. To już trzecie wydanie i mój i Państwa trzeci gość. I tutaj tajemnica już nie jest tajemnicą. Myślę, że ci, którzy oglądają nas od samego początku, a mam nadzieję, że takich osób jest coraz więcej, mogli się tego domyślać. Witam w studio nasz gość Piotr Celeban, kapitan drużyny piłkarskiej Śląska Wrocław. Witam cię, Piotrze, bardzo serdecznie. No bo jeśli mamy przedstawić sprawy z punktu widzenia zawodnika, no to kto wie o tym więcej, o szatni, o nastrojach, o klimatach, jeśli nie kapitan z prawdziwego zdarzenia. Czy to prawda? To prawda, tylko nie każdą tajemnicę z szatni jestem w stanie powiedzieć, o tak, bo to jest hermetyczne środowisko i... Ale jak tylko coś, to nie ma problemu. Nie ma problemu i na to też liczymy. Mam nadzieję, że takie ciekawostki, takie smaczki. Nasz program powstaje przy współpracy z telewizją Śląsk Wrocław TV. Stąd otrzymujemy materiały do tego programu. Dziękujemy bardzo. Liczymy, że ta współpraca będzie się nam układać coraz lepiej. Oni są po prostu na co dzień bliżej Was. I oni już pierwsi wiedzieli to, co ja też wiedziałem, ale udawałem, że nie wiem. Łukasz Zwoliński, to już nie jest tajemnica. Czy drugi szczecinianin jest w drużynie wrocławskiego Śląska? Używam czasu teraźniejszego. Jest. Jest, już jest i jest to dobry napastnik. Na pewno przez ostatni okres nie szło mu, bo też miał kontuzję, wyleczył. No i też Adam Frączczak dobrze zaskoczył jako napastnik Pogoni. No i Łukaszowi było ciężko, ale... Wiem, że ma podrażnioną ambicję i przyjdzie pomóc nam, a przede wszystkim sobie, tak? Bo musi grać, musi strzelać bramki, bo od tego jest napastnik i mam nadzieję, że już w najbliższym czasie, jak tylko dostanie szansę, no, pokaże się tak, jak no, pamiętamy, tak? Strzelił nam już niejedną bramkę i mam nadzieję, że teraz pomoże nam w osiągnięciu celu. Ja też mam taką nadzieję. Taką samą nadzieję mają pewnie wszyscy, którzy czekali na transfer. Szczególnie nasz pierwszy gość, a był nim trener Jan Urban, podkreślał, że absolutnie wierzy tym zawodnikom i jeżeli tak by się musiało stać, że grałby tylko tym składem do końca, który miał do dyspozycji, to i tak wierzy w to, że wy jako zawodnicy dajecie z siebie w każdym meczu wszystko na treningach, żeby się pokazać, bo myślę, że marzeniem, a właściwie takim punktem honorowym dla każdego z trenujących jest, żeby wyjść w tej wyjściowej jedenastce, a jeśli to przynajmniej być w meczowej osiemnastce, żeby chociaż przez chwilę móc pomóc drużynie w sposób czynny, a nie tylko wspierać ją duchowo, pomagać na treningach. Zwiększy się na pewno rywalizacja o miejsce no, na tej przysłowiowej dziewiątce, czyli centralna postać w ataku. To może być taki, na to też pewnie chyba wszyscy liczą w Śląsku, taki podwójny zysk, bo Kamil Biliński, człowiek przeambitny, który się stara, jest tytanem pracy na treningach. Tego nikt nie ukrywał, również i trener Urban w naszych rozmowach. Ty pewnie jako kapitan i kolega możesz to potwierdzić, że to również u niego spowoduje, że odblokuje się, no bo chyba nie będzie myślał o tym, żeby być zmiennikiem Łukasza Zwolińskiego. Wiem, że od dłuższego czasu wokół Kamila jest dużo negatywnych komentarzy. Niepotrzebnych, bo mamy analizy i naprawdę robi kapitalną robotę, jeśli chodzi o walkę z napastnikiem, czy tam pressing. Wiadomo, napastnika rozlicza się z bramek i tych bramek ma mało, ale on na każdym treningu czy meczu no, daje z siebie maksa i tak samo w ostatnim meczu. Tak naprawdę on rozpoczął akcję, kiedy strzeliliśmy bramkę. Wygrał piłkę górną z niebyle kim, ale z Arkiem Głowackim, więc i później poszedł za ciosem i zaliczył asystę przy bramce Romana. Wiadomo, kapitalne dośrodkowanie było Łukasza Madeja, ale to Kamil wygrał tą piłkę i dzięki temu odnieśliśmy zwycięstwo, więc wiadomo, każdy chce mu pomóc, on sobie też chce. Tym bardziej, że jakby nie patrzeć, za pół roku w większości nam się kończą kontrakty. No i każdy chce się pokazać jak z najlepszej strony, żeby grać tutaj, bądź dalej w Śląsku dokładnie. Na super warunkach, bądź gdzie indziej, bo jeśli ktoś wyrazi taką wolę i ochotę, żeby taki piłkarz... Ty również walczysz o swoje miejsce. Mówienie o tym, że kapitan Piotr Celeban dokładnie. Ma stały abonament, to myślę, że jest nieprawdą. Nie ma czegoś takiego u trenera Urbana, ponieważ na każdym treningu wymaga pełnej koncentracji
i pełnego zaangażowania i tak naprawdę treningi są monitorowane i to wszystko widać, tym bardziej, że trener Urba był wybitnym piłkarzem, trzeba to przyznać i on widzi, tak, ma to smykałkę, że jeżeli ktoś się by obijał, no to zauważy to. No tutaj poruszyłeś bardzo istotną kwestię, ja dodam od siebie, że najbardziej zadowoleni z przyjścia trenera Urbana, bo byłem wielokrotnie na treningach, jak pamiętasz, nawet w tych warunkach zimowych już we Wrocławiu po powrocie z Turcji i to, że trener Urban biegle włada hiszpańskim, zrozumiałym w wystarczającym stopniu dla osób z Portugalii, a przede wszystkim Sitoriera, najbardziej ucieszony z tego tytułu, może nie tylko dlatego, że potrafi na nich krzyknąć odpowiednio i zmotywować, to też jest potrzebne, ale może też brakło tej komunikacji, jeśli chodzi o Joana Romana, strzelca tej zwycięskiej bramki z Wisłą, zaraz przejdziemy do tego spotkania, to on po prostu może im wytłumaczył bardziej swoją myśl, która wreszcie zrozumieli, o co tak naprawdę chodzi. Komunikacja, niezależnie od tego, że wy piłkarze możecie z każdym się dogadać swoim własnym językiem, jednak dotarcie w tych indywidualnych rozmowach motywacyjnych ma duże znaczenie. Na pewno ma duże znaczenie, jeśli chodzi o język hiszpański zawodników z zagranicy, ale też wszyscy nowi zawodnicy, którzy przyszli pół roku temu, przepracowali okres przygotowawczy. Te ostatnie pół roku no, nie było w naszym wykonaniu dobre, ale to nie tylko chodzi o zawodników nowych, ale też naszych, czyli ja tak samo nie miałem dobrego, bo ten okres przygotowawczy... Czegoś brakowało? No siło, to trzeba przyznać wprost, bo każdy, kto oglądał, to widział, że od 60 minuty nam brakowało poweru i to wtedy zawodnik, jak jest źle przygotowany, no to kalkuluje. No tak. I może stąd brały się te, nazwijmy to, nieszczęśliwe straty bramek w ostatnich sekundach. Już nie mówię o meczu z Wisłą Płock, bo to rzeczywiście omówiliśmy go i z trenerem Tadeuszem Pawłowskim i wszędzie i w mediach. Absolutnie dominacja śląska, powinno być zasłużone zwycięstwo, ale kto powiedział, że futbol jest sprawiedliwy? Tutaj wybiegam naprzód. Mamy przygotowaną rozmowę z Arkadiuszem Głowackim, którego już wspomniałeś o tym za moment, a najpierw porozmawiajmy o meczu z Wisłą Kraków. Poprosimy o materiały filmowe telewizji Śląsk Wrocław TV. To takie smaczki, takie rzeczy, które działy się wokół, są zawsze ciekawe. To będzie tłem do naszej rozmowy. Przede wszystkim, panie kapitanie, gratuluję panu i całemu zespołowi odniesionego zwycięstwa. Czy z dozą szczęścia, której zabrakło w Płocku, czy nie? Kto będzie o tym pamiętał? Są bardzo, ale to bardzo potrzebne Śląskowi 3 punkty. Powiem tak, zwycięzców się nie osądza i tak naprawdę uważam, że wygraliśmy zasłużenie. Bardziej chcieliśmy, atakowaliśmy. Wiadomo, Wisła, analizując Wisłę w meczu z Koroną, też miała dużo szczęścia, że wygrała to spotkanie, bo Korona stworzyła sobie kilka stuprocentowych sytuacji niewykorzystane. A jeśli chodzi o nasz mecz, mieliśmy sytuację, strzeliliśmy, zagraliśmy wreszcie na zero z tyłu, bo dawno takiego meczu nie graliśmy i to uważam, że spowoduje pewność siebie, jeśli chodzi o kolejne mecze i w spotkaniu z Ruchem udowodnimy, że to nie był przypadek z Wisłą Kraków wygrać, bo to nie był słaby zespół, to naprawdę mają wybitnych zawodników. To właśnie chciałem podkreślić tutaj bardzo, tak czytasz moje myśli, muszę się zastanowić, jak ty to robisz, bo podałeś nazwiska moich rozmówców po meczu, którzy zasługiwali zarówno ze strony Wisły Kraków. Uważam, że Arkadiusz Głowacki to wielka postać polskiej piłki, zagrał bardzo dobry mecz i on użył określeń, że gdzie tu mówić o sprawiedliwości. A przede wszystkim graliście z bardzo dobrą drużyną, która może nie grała najlepiej, ale z Koroną pokazała w poprzednim meczu Wisły, że jest mocnym zespołem, ma nowego trenera, tam również nowe nadzieje. Mówi się o Stiliczu, który jeszcze nie przygotowany, ale to jak na polskie warunki, to jest wybitny piłkarz. Sam mówiłeś kiedyś w prywatnych rozmowach, że to, co on potrafi wymyślić na boisku w 90 minucie dokładnie podać, to jest mało takich graczy kreatywnych w naszej drużynie. To może i dobrze, że tę Wisłę szczęśliwie, mówię o krakowskiej Wiśle, mamy już za sobą. Czy szczęśliwie? No, uważam, że analizowaliśmy ten mecz i tak naprawdę
Wisła oprócz strzału Małeckiego nie stworzyła sobie jakiejś 100%. I to też dość przypadkowe potknięcie się Kamila Dankowskiego. No, też trzeba powiedzieć, że ta murawa z zewnątrz, z daleka, wyglądała naprawdę na niezłą. W porównaniu do tej w Płocku to w ogóle była już chyba jak Wembley dla was. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację, no dość nieszczęśliwa, mieliśmy z kolei jako śląski bramkarz, że nie zachował się tak, jak zachował się Robert Pich, bo to była bardzo bliźniaczo podobna akcja. Ta piłka też próbowała być dokręcona przez Małeckiego. No my, nomen, doszedł Mały do świetnej formy. O tak, patrząc na ten strzał z koroną, no strzał życia, bo rzadko się spotyka takie bramki. No ale ogólnie patrząc na Wisłę, jak ma zawodników ofensywnych, Boguski, Brożek, Ondraszek na ławce, Ondraszek, tak, który strzelał bramki w klubach i to takich dokładnie dosyć wysokich. Paweł Brożek, wielokrotny król strzelców, reprezentant Polski, rozegrał multum meczy na arenie międzynarodowej, więc to doświadczenie mają spore i to było widać, tak. No, ale bramkarz Załuska, przecież ligi. No tak, Arek Głowacki, Maciej Sadlok, więc to nie są przypadkowi zawodnicy. Więc takie zwycięstwo tylko nas cieszy i buduje. Tak, dokładnie. Czy tak się rzeczywiście stało? Bo widzieliśmy waszą szaloną radość, kibice zadowoleni, dziękowali wam, wy długo im dziękowaliście, bo to wsparcie jest jednak niezbędne. Gra się dla kibiców piłka nożna przy zamkniętych stadionach. Pamiętamy ten mecz choćby Realu z Legią. No to fantastyczna propaganda futbolu, ale dla nikogo. Dla zawodników granie przy pustych trybunach to jest chore, o tak, no to jest jak taki sparring, oficjalny sparring, ale to nie ma żadnej, można powiedzieć, przyjemności. Piłka nożna jest dla kibiców i można wylepić karę, ale nie zamykać stadiony, bo to no, po prostu nie powinno się tak stać, a że nasi kibice w tym meczu naprawdę byli kapitalni i dzięki nim też to zwycięstwo odnieśliśmy, bo przez 90 minut wydzierali się, wspomagali nas i nawet jak były te chwile słabości, gdzie Wisła nas troszeczkę przycisnęła, ale poprzez ich doping No i doping, popatrzmy, takich najmłodszych członków Akademii Piłkarskiej, o której mówił trener Tadeusz Pawłowski, dyrektor Tadeusz Pawłowski, że jest specjalny sektor, że jest wspaniałe miejsce dla tego, aby ci młodzi, którzy mają uczyć się, podpatrywać tych mistrzów, aby wasze plakaty były gdzieś tak w ich pokojach. No, wy macie być tymi idolami tych młodych zawodników, którzy w przyszłości mogą zasilić. Tutaj też trzeba powiedzieć taki bardzo ładnie uchwycony moment, kiedy trener Urban, mając do dyspozycji no jednak szeroką ławkę, tutaj to jest ta motywacja, o której mówiłem, Sitoriera, może nie do końca zadowolony, żaden zawodnik, który czuje się na siłach, nie chce opuścić boiska o własnych siłach, ale okazuje się, że ta radość, to jest pierwsza jego bramka w Śląsku i myślę, że nie ostatnia, bo to jest zawodnik, który grał jednak w tej Barcelonie B. Powiem tak, jak przyszedł do nas Roman na pierwszych treningach, pokazał naprawdę wielkie umiejętności. Później no, nie dostawał za dużo szans. Dlaczego, to pewne kwestie nie będziemy poruszać, ale było widać, że każdy trening dawał się maksa. No i teraz mówię, tak jak cały okres przygotowawczy fajnie przepracował. Mamy trenera, który mówi po hiszpańsku, od przygotowania tak samo, drugi trener również, więc ta komunikacja i wytłumaczenie filozofii, jaką chcemy prowadzić, no jest łatwiej, tak? I przede wszystkim... Przepraszam, że ci przerwę, to jest ten moment, o którym mówiliśmy, bardzo ładnie to jest uchwycone, podziękowania. Różnie to bywało po różnych meczach. No cóż, trudno, łaska kibica jest takie powrzekadło, na pstrym koniu jeździ. Przekonaliście się sami. Nie wszyscy do końca wiedzą, że na przykład brakuje wam sił, a nie ambicji. A w tym momencie nie wszyscy piłkarze albo niektóre osoby z niektórych kręgów odmawiają wam tej ambicji. To chyba boli wtedy w takim meczu. Po takim meczu przegranym. Sport jest nieobliczalny, może dlatego jest tak piękny, że gdyby miał wygrywać zestaw pod tytułem finanse, to nie wiem, Liga Chińska teraz może na pierwszym miejscu. Jedenastka wypisana, taka jak się okazuje od przez najlepszego, niech to będzie Leo Benhakera czy jakiegokolwiek trenera, i ona nie wygra. Kuwait byłby zawsze mistrzem świata, powiedzmy. Gdyby tylko pieniądze decydowały, na szczęście tak nie jest. Powiem tak, ambicji nigdy nam nie zabrakło. Przede wszystkim czasami, wiadomo, szczęście też jest potrzebne, ale tak jak mówię, ostatnie pół roku było ciężkie, jeśli chodzi o
przystosowanie się nowych zawodników do polskiej ligi, bo jakby nie patrzeć, było dużo tych nowych zawodników i ja już powiedziałem na pierwszym wywiadzie, każdy nowy zawodnik potrzebuje minimum pół roku, żeby tak zrozumieć polską ligę, która jest fizyczna, tak? A jeżeli mamy Hiszpanów, Portugalczyków, którzy tą piłkę potrafią grać, ale z tą walką u nich jest różnie. Więc potrzebowali czasu i ten okres przygotowawczy naprawdę był dobry. Myślę, że będzie już tylko lepiej. Posłuchajmy tak. Wspomnianego już wielokrotnie Arkadiusza Głowackiego, filar Wisły Kraków. Udzielił nam takiego dość ekskluzywnego wywiadu, mimo że był troszkę zły, dał się ubłagać. Posłuchajmy wspólnie z Państwem. Futbol nie zawsze jest sprawiedliwy, albo bardzo rzadko bywa sprawiedliwy. No chyba tak. W piłce trudno domagać się sprawiedliwości, ale my myślę, że nie będziemy płakać nad swoim losem. Mieliśmy swoje momenty, szanse, mogliśmy w wielu tych chwilach zachować się nieco lepiej. I być może dzisiaj mówilibyśmy, że piłka jest sprawiedliwa, albo też nie. Wydaje się, że to był mecz do pierwszej bramki, ta drużyna, która strzeli gola, wygra. I tak się stało. Właśnie tak powiedział trener Jan Urban, doskonale znany i ceniony, myślę, przez piłkarzy, obojętnie jakiego klubu szkoleniowiec, to najlepiej to podsumował. Kibice z kolei mówią tak, Wisła i ten skład, wprawdzie nazwiska nie grają, to nie jest zespół na to miejsce, którym jest i chyba wy, piłkarze, źli na siebie macie tego świadomość. Skoro jesteśmy na tym miejscu, to widocznie na to miejsce zasługujemy. Wydaje mi się, że w klubie zrobiono wiele dobrego, żeby poprawić sytuację drużyny. Sytuacja w klubie się poprawiła, także nam pozostaje tylko pracować, poprawiać się każdego dnia. Dziś nie udało się, tak jak założyliśmy sobie, wygrać tego meczu. Bardzo nam na tym zależało, bo ostatnio trudno przychodzą nam wygrane na wyjazdach. Dziś znowu się nie udało, ale na pewno się nie poddamy. Znam tą drużynę i wiem, że zawsze po tych trudniejszych chwilach potrafimy się podnosić. No myślę, że bardzo taka trafna ocena tego spotkania z punktu widzenia oczywiście zawodnika Wisły. Dla mnie bardzo sympatyczna postać. Być może kariera nie taka, na jaką on zasłużył, bo wielokrotnie kontuzje i to w najlepszych momentach gry w reprezentacji przerywały jego karierę, ale no trzeba się zgodzić z nim, że ta Wisła jeszcze będzie chyba się bardzo liczyć w walce o pierwszą ósemkę. Jeśli chodzi o Arkad, no to klasa sama w sobie, tak. Rozegrał wiele mecze dla Wisły, bodajże 330, więc no, legenda Wisły, no i też polskiej piłki, bo osiągnął dużo z tym zespołem, no i też dał radość nam, jeśli chodzi o reprezentację. A jeśli chodzi o ten mecz, no to tak jak mówię, no tak jak też Arek powiedział, wygrał ten, kto strzelił bramkę i w tym meczu... Na szczęście strzelił Śląsk, wygrał Śląsk-Wrocław. Posłuchajmy, jak to spotkanie skomentował z kolei jeden z lepszych aktorów tego widowiska, Łukasz Madej. O nim też wspominaliśmy. Znaczy, wygraliśmy bardzo ważny mecz i wygraliśmy z zespołem, który był, trzeba powiedzieć, lepszym zespołem niż Wisła Płock. Tam gdzieś nieszczęśliwie zremisowaliśmy. Tak jest nieraz, ale widać, że ta drużyna zrobiła postęp i ta drużyna wie, co chce grać, wiemy, co chcemy grać, mamy jakiś pomysł na to wszystko, dobrze to wygląda i oby to dalej szło w tą stronę, a mówię, to był bardzo ciężki mecz, bo ta Wisła to jest, trzeba powiedzieć, to jest bardzo silna drużyna cały czas, to jest drużyna na czołówkę ligi i gdyby nie te ich problemy, gdzie mieli jakieś tam zawiłości właścicielskie, to byliby w tej chwili bardzo wysoko w tabeli. Jak się czuje pomocnik, skrzydłowy, rozgrywający, dogrywający piłki Łukasz Madej według nowego pomysłu trenera Jana Urbana? Chyba widać wyraźnie, że ci to odpowiada. Tak, to gdzieś tam przede wszystkim to trzeba zrozumieć gdzieś tam filozofię, co trener chce i trener też musi zrozumieć to, co jakich ma zawodników i chyba dobrał odpowiednią gdzieś tam taktykę do tego, jaki ma potencjał tutaj, a oprócz tego no, widać, jak my prezentujemy się na boisku, że wierzymy w siebie, że dobrze fizycznie przede wszystkim wyglądamy i jak tego nie ma, to nie ma gry, nie ma, można sobie mówić, że lubi się z trenerem, lubi, trener będzie dla ciebie stawiał, a jak nie masz czego depnąć, to nie depniesz, a widać, że to jest.
No a przed wami dwa trudne wyjazdy. Trudno nawet wyrokować, który trudniejszy, bo i w Jagiellonii były mecze, gdzie Śląsk wygrywał bardzo wyraźnie. Ruch Chorzów walczy, tak jak to się mówi, o życie. Ale to mogą być takie przełomowe mecze dla Śląska, jeśli wciąż, a myślę, że tak jest, myślimy o tej pierwszej ósemce. Tak, myślę, że bardzo trzeba. Ja powiedziałem przed meczem z Wisłą Kraków, że my musimy myśleć o każdym kolejnym spotkaniu, a nie myśleć, co, ile mamy straty do ósmego miejsca, czy do któregoś tam. To nie ma w tej chwili znaczenia. Teraz jest Ruch Chorzów i musimy myśleć o tym, żeby jechać tam i wygrać mecz. Jak wygramy, będziemy dalej myśleć o następnym meczu. Także to jest dla nas ważne, a będzie 30. kolejka, będzie ostatnia kolejka w tej fazie zasadniczej i wtedy będzie ostatni mecz i wtedy sobie powiemy, czy mamy jeszcze szansę, czy nie. I Piotrze, tak króciutko na zakończenie naszego programu, bo okazuje się, że 20 minut to jest dużo czasu na boisku, jak się chce końcowego gwizdka sędziego. Tutaj bardzo szybko. Nic dodać, nic ująć. Powtórzył to, co ty powiedziałeś. Może się umawialiście przed wejściem do studia, nie znałeś tego wywiadu. Jak się dobrze czujecie, dobrze gracie. Poruszył ważną sprawę meczu z Ruchem. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że Ruch wygra z Legią, ale wy jedziecie wygrać mecz w poniedziałek, czy tak? Tak, jedziemy wygrać i to jest zdecydowane nastawienie nasze. Trenujemy bardzo dobrze, czujemy się fizycznie rewelacyjnie, więc musimy przywieźć stamtąd 3 punkty. Tak samo później z Białegostoku, o tak, ale na dzień dzisiejszy Ruch Chorzów i tylko 3 punkty. I trzymamy za słowo. Myślę, że widzowie naszego programu również. Dziękuję za wizytę w studio. Moim również. Państwa gościem był Piotr Celeban, kapitan piłkarskiej drużyny Śląska Wrocław. Optymista od urodzenia, ale on wie, że odpowiada za obronę. Oby, jak to się mówi popularnie, na zero z tyłu. A może Łukasz Zwoliński, może Kamil Bieliński, może ktoś inny jakąś bramkę, aby zwycięską dla Śląska strzeli. Dziękuję bardzo za wizytę. Do zobaczenia i usłyszenia.